szałwia lekarska. Najważniejsze zioło w moim ogródku. Magdalena Mroczek, telewizja Nasza Odwaga. W cyklu Nasza Odwaga, Nasze Zdrowie. Dlaczego ta szałwia jest tak istotna? To wynika z historii mojej rodziny. Wszelkie problemy dotyczące stanów zapalnych, problemów z dziąsłami, z jamą ustną od strony wewnętrznej, oczywiście moja mama leczyła szałwią. Szałwię kupowała raz w aptece, bo nie zawsze się urodziła w ogródku. Ja kupiłam moją szałwię w jednym z marketów i wiecie Państwo, jaki był problem? Problem był taki, że jak ją posadziłam do ogródka, a było to w zeszłym roku, to po prostu słońce spaliło liście. Bo jest to roślina, która rosła w sobie gdzieś w szklarni i nie znała słońca. Ale mogę powiedzieć, że pięknie odbiła i jak najbardziej bardzo ładnie wygląda. Bardzo lubię herbatkę z szałwii lekarskiej, gdyż, tak jak powiedziałam, przede wszystkim działa też bakteriobójczo. Jest to zioło, które polecam wszystkim kobietom w moim wieku, bo to jest taki temat menopauzy. Bardzo pomaga właśnie nam w tym okresie, żeby tak na spokojnie przejść. Także jak najbardziej polecam herbatkę z szałwii lekarskiej, ale też na problemy z trawieniem. Ciekawostką jest to, że obniża cholesterol we krwi. No, że działanie bakteriobójcze i ściągające to wiadomo podstawa szałwii, ale nie zapominajmy, że ma witaminę A, C i grupę witamin, znaczy witaminy z grupy B jak najbardziej. Pomaga w nauce, gdyż pomaga w koncentracji. Nawet znalazłam informację, że pomaga w chorobie Alzheimera, także starszym osobom. No niesamowite jest to działanie tej naszej szałwii. Tak jak powiedziałam, jest to najważniejsza roślinka w moim ogródku. Pierwsze ścięcie już było, teraz już też czeka na ścięcie, bo jest istotne, żeby zbierać zioło. Ja nie dopuszczam to w tym momencie do kwiatów, ale jak mówiłam też jeszcze w poprzednich odcinkach, proszę zobaczcie, jak pięknie wygląda prawoślas, jak rozpoczął kwitnienie. Blade, białe, lekko fioletowe kwiatuszki, a obok pion luizjański. O żywokoście lekarskim nie wspomnę. Pozdrawiam z mojego ziołowego ogródka.